Tu Angus, witajcie w kolejnym odcinku z gry Bioshock Infinite i mamy za zadanie znaleźć ostatnią wyrwę i znaleźć kod voxów. Voxów jest opcjonalne. Także co robimy? Szukamy kolejnej wyrwy. Stąd przyszedłem, idziemy tutaj. Nie idziemy tutaj, ale ja tam pójdę, bo w poprzednim odcinku widzieliśmy tam drzwi z zameczkiem. Tutaj. O, właśnie. I ja chcę się tam dostać. Najpierw. A potem może spróbujemy znaleźć wyrwę ostatnią. Ogłuszenie celu ataku wręcz. Wezmę je, ale nie będę używał, bo mam lepsze. Znaczy, wow, tu ktoś wyjątkowo jej chyba nie lubił. Znaczy, kombinacja, którą mam teraz, jest po prostu według mnie zdecydowanie lepsza. Zobaczymy, co Kamstok ma do powiedzenia. It was only when I burnt the teepees with the squaws inside did they take me as one of their own. Only blood can redeem blood. Świetne przemówienie, Comstock. Świetne. Jezus Maria, tutaj jest jeszcze przejście. Wszędzie trzeba będzie iść w końcu kiedyś i to wszystko oblukać. Co to jest? Wyborowy. Nie chcę wyborowego. Chyba że wyborową. Wtedy tak. Tu nic nie ma, nic nie ma. Dobra. Co, lecimy znaleźć ostatnią wyrwę. W grze. A potem pewnie tutaj wrócimy, no bo... Tam jest jakiś... Tam jest jakieś przejście, w którym jeszcze... W którym jeszcze nie byliśmy. Mam nadzieję, że gra nas tam zaprowadzi. Dobra. Dobrze idę, dobrze. Prawo, w lewo, w lewo. Czy w sumie głupie pytanie, bo... No tam trzeba wyjść na pewno, bo to jest jedno przejście tylko. Tędy? A ja stąd przyszedłem? Tak, definitywnie stąd przyszedłem. Naprawdę ta lokacja jest bardzo duża. I serio, tu się można zgubić w niej. Wow, ogromna jest. W lewo. Co tam pewnie mam iść, co? I znowu będą jakieś cuda. Na pewno. Ale tym razem już nie mam na środku... kiepsko. Dzień dobry. No, idź. Pieniądz jest. Ej, ja już tu byłem, bez kitu byłem w takiej lokacji. No pewnie, że tu byłem. Tylko wtedy tutaj się nic nie działo. O, tu mają orły. Pewnie, dzięki. Tak, bo tam było zamknięte wtedy. Oj, te śmietniki były puste. A teraz nie są puste, teraz są w nich pieniądze. A?
Bogato, co? Opuść obszar. To musi być jakaś gruba akcja w takim razie. Skoro opuszczamy obszar. Wow. Bank proroka. Jak szybko. Wow. Niech się napieprzają między sobą. Spoko, mamy dosyć fajnie rozbudowany ten. Krytyki. Ile tu krwi jest, masakra. Duża lokacja do przeszukania. Na szczęście mamy. Ło, ile tu się rzeczy świeci. Co? Dzięki. 50%, no to tyle co normalnie w rządzie, nie? Tyle co. No, hello. To jest ten karabin, o który mi chodziło. To sobie zamienimy i zostawimy sobie tego. I ten karabin sobie będziemy teraz. Będziemy go sobie teraz upgrade'ować. O, tak. To jest jeden z lepszych karabinów w grze. Podobno. Tu są kioski, więc zaraz pójdziemy do kiosku. I będziemy go upgrade'ować. Przede wszystkim magazynek trzeba mu powiększyć. Też powinien być safe. $3700. To powinno styknąć na dobry upgrade tych karabinków, co? Dobra, chodź tu. Powiedz, że masz upgrade'y. Nie, oczywiście, że nie. Ojej. Tam nie, bo tam nie będziemy się wracać teraz. Tu są jakieś drzwi zamknięte, z drugiej strony były identyczne. Ło, jaki tu jest. Wow, jaki wielki. Tam mamy iść, więc zgodnie z logiką gier idziemy w drugą stronę. Kawa. O, 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 pieniądze, pieniądze. Czy tu coś się dzieje? Nic tu nie widzę. Tu sobie wejdziemy zaraz. O, szlak.
Tak, dzięki. No, to jest w końcu bank, więc tutaj powinno być dużo kasy, nie? Nowe spodnie, siodła w duszę, broń wrogów zabitych przez pułapki zwykle zmienia się w widmowe wieżyczki. Fajne. Tylko ciekawe, czy mi się przyda. Pewnie mi się przyda w takim obszarze, gdzie nie ma wstęg, no nie? Ojej, on dostał lampą w plecy. O, to musiało być przykre. Tu jeszcze coś jest gdzieś, jakieś biureczko? Nie. Dobra, idziemy tutaj w takim razie. To chyba był szef banku. A gdzie to był ten? Wow. Tak, lockpack, którego się nie da wziąć. Klasyka. Po prostu klasyka. Esencja, no, ludziska. Weźmiemy live'a. Prophet is a liar, but he cannot be. I know the prophet is a murderer, but he cannot be. For if the future lies only in the imagination of God, why would he reveal it to such a monster? Ej, znalazłem kod Voxów. Okej, cieszy mnie to, ale... A to w sensie to? Bo nie bardzo rozumiem, skąd ona szczytała to coś. No i tak nie mogę wziąć tego, jak zwykle. Super, pomyślane, naprawdę. Sorry. Katarek. Nie wiem. Nie wiem, czemu nie mogę podnosić częściowo tych... kluczyków, wytrychów. Po prostu nie wiem. Aha, bo to było to co już byłem. Dobra, okej. Co, na wprost, tak? Tak. Zaraz, znowu poprawka słuchawek, jak zwykle. One mi coś opadają, za przeproszeniem. Oho, oho, jaki dowcipny! Oho! What the fuck? Zaraz tam wejdę, tylko sobie zobaczę, co tu jest jeszcze. Nic? Serio? Nic tu nie ma? Ja pieprzę, naprawdę? Tu? Aha, tu nic nie ma. Szafki jakieś? Nie? A ja widzę naszego przeciwnika. Wow! Nice. Ha. Widzieliście, jak go wykończyłem? To jest jednak fajny karabin.
Tylko że trzeba naciskać niestety, żeby strzelał, ale to nic. Czy nie jest samopowtarzalny po prostu. Tak, dzięki. Jeszcze kruka tu widziałem, ale gdzieś mi spierdzielił. Nic tu nie ma. Tu też nic nie widzę. Amunicja. No bez kitu. Co on tam w chuja leci ze mną? Ojejku, jejku, kruku. Trzecia ręka. Puszczenie broni spowoduje, że staje się ona widmową wieżyczką atakującą twoich wrogów przez parę sekund. Nie bardzo wiem, jak to miałoby zadziałać. Gdzie ten lockpack? A, tu w sensie, tak, świetnie, nie mogę podnieść. Fajosko, nie? Po raz kolejny. Ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje z tymi przedmiotami. No po prostu się nie wyświetlają, nie ma takiej opcji. Ja mam całkiem dużo wytrychów, no ale... Zawsze by się przydało więcej, prawda? Niestety nie ma ich więcej, bo nie mogę ich, kurde, podnieść i to jest przykre. Fuck. Okej, dobra. To co? O, jak chamsko zrobione, żeby się nie dało ten... wrócić. Jakaś dziura jest, Boże. Nic tam nie było. Tutaj też nic nie widzę. Tu sobie zobaczmy wszystko najpierw. Obadajmy teren. Z tyłu nic nie ma. Tam się coś uśmiecha do mnie. Elizabeth. Give me a second. Spoko. Got it. I voxophone ukryty, świetnie. Lutess says the bastard is a creation not of her womb, but of some unholy science. I do not know which is true. The child is no more divine than I. What says that for my husband's prophecy? He begs my silence, but I can only offer him forgiveness. But with repentance, need come truth. I can suffer his lies no longer. Sorry, musieliście wysłuchać voxofonu, kiedy ja pokonywałem kruka, którego ciało raczyło wyparować. Tak. No więc nie ma. Wyparowało. Otwieramy terę. And why does he want me to do it? Because only you
and make it seem an accident. Ooh. Posłuchajmy, co ma Kamstak do powiedzenia o tym. O! O nie! What the fuck is going on? O Boże, ale się z nią źle walczy. Ale się z nią źle walczy, Boże. Powiem wam szczerze, na pewno jest kiepsko, bo się cały ekran trzęsie. O kurwa. No. Kurczę. Amunicji mi brakło. A? Było kiepsko. Na szczęście zginęła w ostatniej chwili laska. Ale nie było to wcale śmieszne. To wszystko przeszukałem, tak? Karabin spisuje się super, tylko że amunicji do niego nie mam za dużo. No i do tego też za bardzo nie mam. Co, Liska, wychodzimy, nie? Tutaj wszystko już spenetrowaliśmy, że tak powiem. Tu jest jeszcze... Co tu mogę u ciebie zrobić? Amunicję. Tak, amunicja się bardzo przyda i... I amunicja tu... Sól pod korek, dobra. Tak, dzięki. Cieszę się. Znajdźmy jeszcze ten pioroński automat z tymi. Z... upgrade'ami. Żebyśmy mogli upgrade'ować ten karabin i wtedy już będzie naprawdę dobrze, naprawdę, naprawdę dobrze. Słuchajcie, ale machnęliśmy w jednym odcinku cały poziom. Wow, nieźle poszło, nie? Tak sobie myślę. A, tędy. Dobrze. To co, wychodzimy stąd, bo tu już chyba nic więcej nie ma. Teraz sobie przeszukamy, bo jakby mieli amunicję do tego karabinu mojego. Tędy mam jechać? Zaraz, zaraz, czekaj, czekaj. O właśnie. Tu są... upgrade'y, o tak. Więc tak, chciałbym... zwiększyć magazynek. To na pewno. Zmniejszyć odrzut. Zwiększenie obrażeń. Co tu jeszcze jest do tego karabinu?
Tyle? To jeszcze tu na początku coś było. Zwiększenie obrażeń, świetnie. I pójdę też, tylko nie pamiętam, który ten karabin jest najczęściej. Ten? Czy ten? Bo tutaj bardzo często jeszcze leży inny karabin. I tu jeszcze zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Wzmocnienie zwrotu do nadawcy. Wzmocnienie czas działania wciśnień zmniejszej koszt w solach. Weźmiemy sobie te oba, bo to może być całkiem fajne. Tak myślę. I jeszcze pójdziemy sobie kupić amunicję pod korek. Amunicja, amunicja jest. 93. Popatrzmy w instrukcję. Coś takiego powinno być, dobra. Tędy mam iść? O właśnie, o tym myślałem. Szczekacz leży najczęściej, tak? No dobra, zobaczymy to jeszcze. Dobrze mieć generalnie wszystkie karabiny wyciśnięte pod fulla, bo cholera wie, jaki potem gdzieś będzie leżał, prawda? Ale to może zróbmy sobie tak. Nie ten. Ten? Nie ten. O, zawsze zły. Ten. Bo to nie jest za drogie. I teraz tak. Tych czerwonych leży tu najwięcej. Zwiększenie zasięgu. Ja w sumie go używam, więc mogę sobie zmniejszyć zasięg. Wow. Prędkość granatnika to za chwilę. Zwiększenie obrażeń. Ten sobie weźmiemy na pewno. I ten sobie weźmiemy na pewno, bo czasem mówię, znajduję je na drodze. Akurat mi się skończy amunicja do mojego, a jej jak widzicie nie jest za dużo. Więc wtedy ten będzie jak znalazł. Tam mamy iść, a tu już się dostaliśmy. Aha, tu było to bez sensu, co ci nie dało znaleźć. Dobrze. Perfekcyjnie. Ona biegnie w ogóle fajnie. Miała kij w nosie. Hops. Gdzie mam iść? Tędy, tak? Dobra. Sorry, ja co chwilkę muszę sobie poprawiać słuchawki, bo mi coś naprawdę źle leżą. Dzisiaj wyjątkowo po prostu. Po co tam idziesz? Tu. Haha, jak fajnie. No, nie widzę jego. O, dostał ten strzała w powietrzu. Co tam jest? No, nie widzę go. Niech walczy za mnie. To będzie epickie. Widzieliście, jak się ładnie złożył? Bardzo elegancko, gustownie. What the fuck, tędy? A tu? Już... Anyone who knew the truth was better dead than alive. I'm not Higgins' daughter. I'm just some
Specimen. Specimen. Okej, czy idziemy tutaj, gdzie wcześniej się właśnie spodziewałem. Bardzo dobrze. Co my w ogóle mam zrobić? Aha, dobra. O, tu będzie epicko. To będzie epickie. Karabin wyborowy mam tu tylko. A... Ha. Teraz, bo tu były jeszcze sklepy gdzieś, nie? Przyczajone. No właśnie. Ale już nie mam co wzmacniać. Sól pod korek, apteczka pod korek. Amunicja pod korek, jedna i druga. Nic więcej nie będę miał i tu w sumie nic już więcej też nie zrobię. O Jezus, kim ona gada? O kurde. What the fuck? To nie będzie takie proste wcale. Wow, wow, panowie! Wyluzujcie! Gdzie ona jest? Dzięki, to się akurat bardzo przyda. Skupmy się na niej, bo zakładam, że jeśli ją pokonam, to reszta już po prostu nie będzie sprawiać problemów żadnych, tak? Już niewiele jej brakuje. O, jest, wybuchła. Wal się! Giń! Wow. Fajna scena. Wow. No chyba tak. Wow. O, rozkurwiła bramkę. Ale masakra. Słuchajcie, no to było epickie. To było naprawdę mocne. Wow.
było mocne i grube. Tu się obławimy, wow. Ale udało się, pokonaliśmy ją. Pokonaliśmy ją, yeah. Nie było wcale takich hopsiup, ale jednak. Ta mina w ogóle tutaj stoi tak strasznie. A da się ją rozpieprzyć? No proszę, dało się. Żyjecie, nie żyjecie. Dobrze. Zaraz. Tam. Dobrze. Fuh, trzeba dokupić amunicji zdecydowanie. Aha, czy ja mogę jeszcze ten karabin mój pod ten? A ja nie mam za dużo niestety. To jest tak, na pewno solę pod korek i na pewno amunicję do karabinu. I na pewno amunicję do ogniemiotu, bo i tak reszty nie jestem w stanie kupić, bo mi nie stać. Dobra, słuchajcie, tu sobie zakończymy ten odcinek. Bo naprawdę wow, no przeszliśmy kawał. Walka na końcu też niezła. Nie za prosta, to fakt. Może niezbyt piękna, bo ja to tak siermiężnie dosyć robię. Ale jednak całkiem fajna. Także co? Przy pomniku Lady Kamstag razem z Elżbietką żegnam was i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć. Siema, tu Angus. Właśnie oglądałeś mój film. Dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.